Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie w naszej TV Floreali. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, o których mówię i których używam, są dostępne w naszym sklepie. W trakcie filmu pokazują się plansze z poszczególnymi produktami, a w opisie filmu na YouTube linki kierujące do preparatów w naszym sklepie. A dziś zapraszam na krótki film, w którym pokazuję postarzanie dużego pojemnika, na którym zastosowałam specjalny papier, tak zwany transfer z amerykańskiej firmy Prima. Transfer ten, akurat ten konkretny, to duży arkusz o rozmiarach 60 na prawie 90 cm. Przygotowany jest w taki sposób, że pocięto go na trzy równe części, zrolowano i zapakowano w tubę. Do całości dołączono bardzo ważny przedmiot, szpatułkę dociskającą. Transfer położę na gładkiej, wcześniej pomalowanej na biało powierzchni gazetownika i tutaj używałam farby podkładowej Pentarta. Tapowałam dużym pędzlem gąbkowym. Przed postarzaniem gazetownika lakierowałam pojemnik lakierem matowym Pentart. Do postarzania używałam farb postarzających Pentart. I na koniec całość zabezpieczyłam lakierem matowym Pentart. Przystępujemy teraz do przeniesienia motywu graficznego na gazetownik. Ten transfer Primy to nie jest klasyczny transfer grafiki, który przenosi się za pomocą zwilżenia i lekkiego ścierania aż do otrzymania motywu. Jest to rodzaj niezwykle cienkiej naklejki, którą po przetransferowaniu, która po przyklejeniu jest niewyczuwalna pod ręką, stąd późniejsze zabezpieczenie lakierem nie jest tak wielokrotne jak przy klasycznym transferze. Transfer ten, który widzicie, jest podzielony na trzy części, aby ułatwić przenoszenie grafiki na ozdabiany produkt. Każdy z trzech elementów do przeniesienia składa się z dwóch części: nadrukowanej grafiki na grubej, transparentnej folii oraz zabezpieczającego motyw od wewnątrz białego papieru. Na gładką przygotowaną powierzchnię należy delikatnie przyłożyć transparentną część z grafiką i rozpocząć wklejanie motywu poprzez mocne wcieranie szpatułką.
Przenoszenie grafiki transferowej Prime jest szybkim i łatwym sposobem na uzyskanie niezwykle efektownych możliwości ozdabiania przedmiotów. Transfery Prime z racji ich wielkości są szczególnie imponujące na meblach. Transfer naklejka jest bardzo cienka, a jest to niezwykle istotne przy zabezpieczaniu pracy, ponieważ nawet serwetka potrzebuje większej ilości lakierowania niż naklejka Prime. Produkty, których używałam, znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów są umieszczone pod filmem w opisie. Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym ciągle testujemy różne produkty do dekupaż i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Pozdrawiam.